Cześć kochani moi mili, kolejny filmik, bo przyszło mi coś takiego. O, zobaczcie, kinnik, tak jakoś to bym musiał, King Whetstone. Piękny kamyczek Kinga. O, teraz widać. Kolega Shave Maniac, jak pokazałem na forum, mówi: no dobrze, Rise, ale na co ci to? Dlatego, że do tej pory mam chińskie kamienie, a to jest japoński. Tak jak mówiłem, chińskie kamienie no, sprawdziły mi się przez te 4 lata, ale no co, ich gradacja jest zaniżona i tak jak mówiłem ostatnio, nie do każdej brzytwy to pasuje. Jeżeli chodzi o brzytwę, którą ja się golę, brzytwę Sebastiana Cichomskiego, no to tu już były problemy z tą, z ostrością. No i chciałem się przekonać, jak po takim Japończyku. Bo każdy pisał, że Japończyk, Japończyk, Chińczyk to jest takie zło, że do takich brzytw to najlepsze w ogóle, że kamienie chińskie to zło, że najlepsze japońskie. No więc chciałem się przekonać, czym się różni ten kamyczek za 50 zł od tego kamyczka za 260 zł. I ja już go sobie tu wrzucam w wodę, w michę, tak jak pisze producent, na jakieś minuta, dwie. Kupiłem taką siatkę do wyrównywania, 240, bo do tej pory to ja sobie równałem ostatnio czymś takim, to jest 600 diament. Nawet dzisiaj zrobiłem eksperyment, bo nie używałem wcześniej ołówka. Zrobiłem sobie na tym moim kamyczku i ksiki i przejechałem go po wierzchu tymże, żeby zobaczyć, czy kaleczę ten kamień, czy nie kaleczę, bo wszyscy piszą, żeby położyć siatkę na czymś równym, najlepiej na szkle, siatkę, papier wodny, 600, no i tam sobie na tym równać. No ja zobaczyłem, czy jak sobie równam na odwrót, delikatnie trzymając w rękach i przejeżdżając, czy ja robię krzywdę temu kamyczkowi, czy nie, o co tutaj chodzi. Ja trochę podniosłem kamerę do góry, zaraz skierujemy sobie na dół. King się moczy, nie wiem ile on już tam się moczy, minutę dobrą na pewno. Zgromadziłem trochę tych różnych rzeczy. Jedziemy sobie na miskę. O, tak gdzieś może, w tym kolorze. Oddalimy to sobie może. O. Nie, tak musi być. O, dobra, kochani. Teraz wy widzicie wszystko, nie widzicie mnie, ale to mnie widzieć nie musicie. Ja się jeszcze bym chciał ogolić tą brzytwą, nie wiem jak mi kamera pozwoli na to. Wszystko wziąłem, tak, poza taśmą mam, poza taśmą i nożyczkami chyba wszystko wziąłem. Ojejcia, jejcia, skleroza. Nie, nożyczki. No dobrze, trochę się skróci materiał i też będzie dobrze, nie ma problemu, zrobimy magiczne wejście, wyjście, równanie kamyczka, zobaczymy sobie tą siatkę zaraz, którą zamówiłem. O, płyta szklana,
Brzytwę w bok. Brzytwa po reklamacji na kamieniach na Niwy wytrzymała mi no prawie 2 miesiące. Naoszczyłem na tym kamieniu 10 tysięcy około, no już dobry miesiąc, koło miesiąca w zasadzie, ale czuję jak spada jej ostrość. Sam ciekaw jestem. Chińskie wzorki, chińskie napisy. O. Mam nadzieję, że tutaj się ostrość łapie na to, co robię i że ten film będzie ostry. Więc zrobimy prawidłowo. Siateczkę już mamy. Nie ufajmy fabryce. Zróbmy sobie iksiki ołówkiem. Mam nadzieję, że ten kamień się odpowiednio napił. Nie wiem czemu sklep Duta.pl zaleca siatkę 240 do tych kamieni. Na forum piszą o 600, ale dobra. Przejechałem kamień, co by nie było. Wydaje mi się, że jest równy. Trochę gradacja zlazła. Mniej lub bardziej. Na tą siatkę to będę musiał gdzieś pod zlewem wypukać. Goldstone. O, o napisy nie chodzi. Dobra, ważne, żeby kamień był równy. Chociaż on mi tak wygląda, że teraz przestał być równy, no ale w równaniu z gładziutkim tyłem. No ale dobra. Wypukaliśmy gościa. Namoczyliśmy. Tu ma papiór. Dobra, zapis trwa. O dziwo nie pokazuje mi, ile czasu mi zostało. Tylko, że się nagrywa. Zasada jest ta sama, co na chińskich kamyczkach, tak samo i na tym Japończyku. Nie będzie dużo, ze 100 pociągnięć zrobimy. I ja myślę, że mu to starczy. Może 200. To żeśmy sobie okleili tutaj. No i dobra. Pojeździmy sobie po tym kamyczku. Let's go rock and roll. Micha odstawimy. Nie. Się słomoczę, za dużo wody. Miałem wyciszyć telefon, więc już dzwoni.
zobaczymy jeszcze. Przeszedłem na tryb cichy telefonu. Możemy jechać z koksem. Delikatnie. Powiem wam, kamyczek, mimo że węższy od żytwy, bardzo fajnie się prowadzi. Brakuje mi jakiejś gumy czy podstawki do stabilizowania gościa, ale jest taki szeroki, że go zatrzymam dwoma palcami i jadę. Panowie i panie, 50 przejazdów. Mam nadzieję, że kamerka łoszczy. Zobaczmy, jak to sobie wygląda. Może jeszcze troszkę. Ktoś chce mieć wypolerowaną brzytwę, jak sobie kupi kamień, znaczy wypolerowany kąt nący, kamień 12 tysięcy. Jak komuś zależy tylko na naostrzeniu, to ta 8 dokładnie starczy. Kąt nący jest jednak porysowany. Zobaczmy, jak to mi się zmienia po kolejnych X-ach. Jednak najlepszy wymiar naostrzenia to jest własna twarz. Przeciągliby ją jeszcze z 50. Tak mi się wydaje.
Sam ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, kochani. No, ale nic to. Zabawa trwa, jak to się mówi. No dobra, ja wiem, że dosyć fajnie ta brzytwa reaguje. Dobra, kochani moi mili. 250 przejazdów. Jeszcze jej damy trochę bobu. Co teraz rani? Dobra. Zostawmy ją. Tlenek chromu. Przejedźmy. Pięćdziesiąt razy. Nie ma gdzie tego odłożyć, no ale dobra. Parę czysto, żeby było. Przyrząda od Sebastiana i jedziemy z koksem. No i dobra. Kolejny punkt. Bierzemy moje wiosło. Oczywiście całego procesu oszczenia wam nie będę pokazywał. Podoszczania w zasadzie. Ale myślę, że ona jest teraz fajna. Tak mnie to wygląda. Jak ona teraz się prezentuje pod lupką.
dla mnie to cud, miód, malinka i orzeszki. Będzie pan zadowolony. Przeniesiemy się do łazienki, zobaczymy jak ona goli. Film wam oczywiście połączę, bo to kurde by była głupota tyle filmu. No dobra. No dobra. To zaczynamy golenie. Brzytwę wycofałem na kamieniu Kinga 8000. Jak widzieliście, 40 minut mi to zajęło. I zaczynamy golenie. Razor Rock przed goleniem. Mydło. Może warsika na dzisiaj? Dawno nie było. No to co? Pędzel się moczy. Stirling dzik. Idziemy z koksa. Zobaczymy, zrobimy sobie dwa przejścia. Zobaczymy jak ta brzytwa goli. Oczywiście musiałem chwilę odczekać. Aż mi się kamera naładuje. Mam nadzieję, że bez przypału nagramy resztę. Coś mi chyba pokazuje, że jest mało miejsca na karcie głównej. Zobaczymy. Na razie zapis trwa. Poznaję ten aparat. Wkurzyłbym się, gdyby się nic nie nagrało. No ale... No właśnie. To jest... zabawa z próbkami. No. Powiem wam tak, lubię zapach warsa.
Oho, moja kicia głośno nawołuje moją Anię. Chyba się znów działem czubkiem. No może i nie. Albo się działem. Jorłem się. Brzytwa 300 przejazdów. Oj. Czterdzieści minut oszczenia. Prowadzi się świetnie, zwłaszcza czuć to pod nosem. Ale się przedziabałem. Tam przynajmniej widzicie, że ostra. Nie no, no golenie jest fantastyczne tą brzytewką. Jeszcze jakbym se tak czubkiem nie przypieprzył, ale zdarza się najlepszym. Ostatnio o tym mówiłem. Jak nie nagrywam, to się nie zacinam. Jak nagrywam, to się zawsze gdzieś piecznę. Tak musi być. I taka kolejność rzeczy. Czego bym chciał od tej brzytwy? Żeby... No, niby mała rzecz, ale ci krew. Żeby po miesiącu... była taka... tak ostre jak w tej chwili, bo powiem wam, że jestem fajnie ogolony nawet.
Zawiesiłem aparat na lustrze i teraz muszę patrzeć, gdzie jestem w kadrze. Taki mądrala jestem. Brzytwa, jak to po kamieniu, dosyć agresywna. Czy nie czuję tej agresji? Widzę ją po czerwonych kropkach, które na mnie wyskakują. Oczywiście, jak się przybliżam do lustra, to muszę uważać, żeby nie wyjść wam z kadru. Wspiąłem się na palce, żebyście widzieli, co robię. Robię drobne poprawki na szyi. No, trochę teraz za wysoko ten aparat wisi, ale generalnie z takiej pozycji nagrywanie nie jest naprawdę złe. To mi się podoba. No, powiem sobie, krem do oka wciągnął. No nie, powiem wam, kochani, jest dobrze. Powiem wam tak, jest mega dobrze, nie tylko dobrze. Trochę czerwonych kropek, walnięcie. Czubkiem przy starcie, ale Przemysławka, ale jest fajnie.
tylko skracam to jakoś do 30 minut tego golenia. Ale z kamyczka King jestem zadowolony. Z golenia po kamyczku King też. A powiem wam, pięknie przejechał tą moją gębę. A ja tutaj jeszcze. O. Powiem wam, że ścina rewelacyjnie ta brzytwa. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Cześć.